pożar, powódź, gradobicie, ocieplenie klimatu, nieprzewidywalne warunki atmosferyczne. Włamanie, kradzież, pęknięta rura, zalanie sąsiada. Śpij spokojnie, a odszkodowania zostaw nam. Cuk Ubezpieczenia, Sępólno Krajeńskie, Plac Wolności 11. Sprawdź nas. Jak również tą nowoczesną, czyli fotografię. Można sobie zadać pytanie, czemu te dwa nurty zbiegły się na jednym spotkaniu. Spotkały się dlatego, bo mówią o tym samym. Mówią o nieobecności, o miejscu opuszczonym przez ludzi i o tym, co w nim pozostało. Ciekawość, chęć dotknięcia i uwiecznienia tego, co za chwilę zniknie. Patrząc na to miejsce okiem fotograficznym, to co zwróciło moją uwagę, to ogromna ilość struktur, tekstur, faktur i kolorów. Wszystkie te niesamowite detale oraz ta surrealistyczna, apokaliptyczna wizja świata, w którym nagle zabrakło człowieka, były dla mnie niesamowicie inspirujące. Odczucia w tym miejscu były bardzo dziwne i niejednoznaczne. Z jednej strony straszne, niepokojące, a z drugiej prowokujące do odkrycia piękna wartego fotografii. Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałabym podziękować Piotrowi za to, że zaprosił mnie do wspólnej wystawy oraz Pani Ludmile za przygotowanie dzisiejszego spotkania. Z Jowitą wystawialiśmy już te prace raz w Wierzycinie w Bydgoszczy i kiedy pierwszy raz postanowiliśmy je wystawić wspólnie, to pomyśleliśmy o tym, że mają coś sobie wspólnego, jakby takie bardzo tangencjalne myślenie o czymś takim właśnie, co jakby spotyka się właśnie w miejscach opustoszałych, gdzie już nie ma ludzi, gdzie albo po prostu musieli swoje osady opuścić, no, chcieli. Zostają jednak tam przedmioty, które czasami mają w sobie, jak dla mnie, sporo energii takiej, która jakby odejść nie mogła. I kiedy takie przedmioty znalazłem w starej stodole u przyjaciela, który ma tam pracownię, postanowiłem z nich pozbijać jakby rzeźby. Są to stare krzesła, deski, pięcie pióra. I zbijając je jakby w formie, myśląc o tym, co jakby rzeźba każe, czyli o dynamice, o statyce, o też o pewnej stabilności, czy też całości kompozycji, zebrałem tą jakby energię w zupełnie nowe formy i tak powstały te rzeźby. Zapraszam Państwa do oglądania, do kontemplacji. Dziękuję bardzo. Thank you.
Ja mam pytanie, chciałam zapytać, bo mnie zadowolił tytuł wystawy. Bo najpierw próbowałam poszukać, czy to jest zapożyczenie z jakiegoś utworu poetyckiego. Nie znalazłam, czyli okazuje się, że wartości. Taki tytuł, tak? Tak, na wspólny pomysł. Na bardzo fajny pomysł. Ja po prostu jak tylko zobaczyłam tytuł, więc zamknęłam oczy, jeszcze nie widziałam wystawy. I teraz jakie miałam skojarzenia, prawda, z samym tym tytułem. Się bardzo wydarzyło od razu z ludźmi bliskimi, którzy odeszli. Bo można też powiedzieć, że nie odeszli, a zostanie. Albo ktoś powiedział pod wystawą, prawda? Także gratuluję tytułu. Fantastycznie, bo działa na wyobraźnię niesamowicie. Dziękujemy bardzo. Trochę jest jakby to zaudziałanie z tą strony. Wydaje mi się, że przy pracy jakby... Szanowni Państwo, no nie ukrywam swojej radości, że ta wystawa ma miejsce dzisiaj tutaj u nas w bibliotece w Więcborku. No tak jak widać, przestrzeń jest bardzo ograniczona, ale myślę, że już w niedługim czasie ta przestrzeń, którą będziemy mieli do dyspozycji do takich wystaw, będzie znacznie lepsza i sprzyjać będzie właśnie takim wystawom. Powiem szczerze, że jeszcze nie obejrzałem tych wszystkich prac, ale rzeczywiście robię wrażenie i uświadamiają nam, takie jest moje, bynajmniej takie pierwsze odczucie, na jakiej cienkiej granicy balansujemy. Dzisiaj jesteśmy, praktycznie jutro może nas nie być i pozostaje właśnie to, co jest przedstawione na tych fotografiach. Rzeźby też inspirujące. Zwróciłem uwagę na krzesło, które tam w tej chwili jest zasunięte. Film oglądają Państwo dzięki firmie Redbee, właścicielowi telewizji regionalnej Kraina TV.